My zaczęliśmy dzień od folii kubełkowej. Ja sobie rozwijam ją. Wicia, daj mi jakiegoś dłuższego palika. Ale w ogóle jaka padłuba, nie? No. To się zbiera, ale czy to będzie padać, czy nie, to... Co dwie. Patrzałem na twojej prognozie pogody. Daj. Coś tam zapowiadali. Ale czy to się sprawdzi, czy nie? Znaleźć końcówkę do tego, to jest PZ3. Będziemy się widzieć i ten słyszeć. No. I w oto taki sposób mamy zamontowaną folię kubełkową. Nie daje dużo nie daje dużo wkrętów, bo powiem wam, że trzyma się na taki sposób, jak zacząłem je kręcić. Wkręty w ten sposób, jak ja sobie zacząłem tam świrować samemu. Widać na pewno. Szefu przyjechał. No i tu. Daje wkręta. Tu. Od rana ruszamy na jabłonkową zasyp robić. Chłopaki Wiktor z kawą będą murowali drugi. Ja z Pawłem robimy zasyp z Golina, już lecą dwa auta. Tak więc mogą mnie dogonić w międzyczasie. Jeszcze muszę zalać po drodze zupy. No i co? Plan jest taki na dzisiaj, żeby zrobić gotowy zasyp na tej jednej prawej, lewej budowie, patrząc od frontu. A chłopaki ile dadzą rady, tyle będą murować, bo powiem wam, że zobaczcie na niebo, co się dzieje. Przed sekundą kropiło lekko, no ale działamy, startujemy nowy tydzień. Plan na ten tydzień jest
tak bardzo ambitne, że aż chyba nierealne do zrealizowania. Czyli tak, żebyśmy pod koniec tygodnia mieli zalane dwie, znaczy przygotowane do zalania, bo na to nawet nie liczę, nie mam takich ambicji, żeby do końca tego tygodnia zrobić te dwie budowy na gotowo, ale żeby były wyrównane i gotowe do zalania, to będzie super, bo będziemy dwie lali od razu. Tak jak Wam mówiłem, na pewno będzie helikopter już na tej budowie. Zastanawiam się dalej nad tymi prowadzeniami. Jeżeli by nam do lasera nie szło, żebyśmy, kurczę, ciała nie dali, tak więc wysoce prawdopodobne, że zostawię prowadzenia, ale tak jak podobnie ze stopą kominową, będą poniżej poziomu finalnej posadzki, tak z pół centymetra chociaż, bo to może zdać egzamin i myślę, że nawet zda egzamin. Tak więc taki mamy plan, a jak będzie, to najbliższe dni pokażą. Jak jesteście zainteresowani, to zapraszam do śledzenia naszych poczynań, bo często gęsto trzeba to nazwać jednak poczynaniami. Powiem Wam, że odpocząłem wczoraj sobie tak rekreacyjnie, ganiałem z opryskiwaczem, ale odpocząłem, czuję się naładowany. Mam nadzieję, że w tym tygodniu starczy mi do końca tygodnia sił, a nie tylko do czwartku, jak w zeszłym tygodniu, bo w piątek to już byłem tak obciążony, że pewnie dało się zauważyć. Zmęczony po prostu. Jesteśmy na miejscu prawie. Tutaj tylko dzisiaj od tej opcji da się dojechać, bo tam robią chłopaki wodę. Będą się wpinać chyba dzisiaj, tak więc tam nie ma przejazdu od tamtej strony, ale poinformowałem już chłopaków z piaskiem, bo na dwa auta będą wozili. Pierwszy kurs leci na dwa auta, jak będzie później, to nie wiem. No niemniej jednak dzisiaj wykorzystamy jeszcze tą pogodę. Znaczy do pracy jest super pogoda, to też trzeba rzeczy po imieniu nazywać. Dużo nam się przyjemniej i wygodniej pracuje w taką pogodę, niż w taką, która była ostatnie dwa tygodnie tak naprawdę. Piątek było najgorsze, co mogło być. Nie ma czasu, niestety. Już jadą chłopaki. Cudy jednak przyjechali, nie zrozumieliśmy się dokładnie. Ale przyjechali jednak tutaj. Od tej strony. Ale mówi, żeby kamieni nawet nie zabierać. Tutaj powinien dać radę. Tak więc nie zabieram tych kamieni, bo po co? Ta cztero ma 8x8 normalnie napęd. Ta 4-ośka, a ta 3-ośka nie wiem jaki tam ma. Nie wiem gdzie ten piasek sypać, kurczę. Chyba tutaj będzie padało. Tutaj tą kubkę przesunę w tamtą stronę. Stronę leć teraz. Tak, bo ja będę mógł sypać zanim jeszcze rurę zrobicie. Wiedzie czy nie wiedzie? Myślę, że wiedzie.
obrażę wszystko. Robota jest, na jak będzie padał deszcz, to jest to robić. Będzie mi dzisiaj potrzebne, bo mam kupę dzisiaj spraw do załatwienia, ale to w międzyczasie, znaczy kupę, no, standardowo właściwie. Pianę pierw wycinają chłopaki, bo piankę trzeba wyciąć, to nie można jej zostawić, bo jeżeli ją się zostawi, to teoretycznie, technologicznie nic się nie wydarzy, no ale będzie to taka rzeźba, no. Pierwszą powiem, żeby tu sypał. A sobie poradzimy. No już kropi deszcz i to sieje, jakby to kawa powiedział. Na taśmę. Dechy od razu z ziemi takiej zabieramy też na kupę, żeby to pilnować porządku. Cześć. Łyżką? To mierzone było. No mówię ci, to jest wszystko mierzone. Opa. O, gdzie będziesz ze mną walczyła? Bladzio? Może być. Cześć. Ty co cześć mówisz, jak się już ze mną widziałeś rano? Co ty myślisz, że co? Co?
Co mówisz, kawarzy, co? Ta folia to jest folia u nich, nie? Też się trafia, Pecu. Ale nie taka jak Orzysz. Znaczy tak. W Kaliszu to, wiesz jaką, Wiktor, mieliśmy folię w Kaliszu? Jak ją rozciągnąłeś, to fala była taka, krzywo stoi. To była taka fala, człowieku, że tutaj, gdzie kawa stoi, to już było tyle nad ławą, tak o. I cięliśmy ją, chłopie. Uważaj, ta moja koparka stoi! Wiesz, pal licho czteroośkę! Albo do tyłu, albo jeszcze do przodu. Zrób tak, żeby było dobrze, wiesz, żeby nie było przypału żadnego. No co? No taka prawda. Mój tekst, skutek. Mój! Ty już ode mnie widzę załapałeś tych tekstów. No od ciebie trochę. Nie od ciebie. Walki nie oglądasz. Udział ze Słodkiewiczem, fajna walka. No, człowieku, ale, mordy obite, jak nie wiem co. Ale tam się zrobił? Ja myślałem, że ma zawał, Pudzian. No. Ja wczoraj dopiero odwiedził. To ten. Nie wczoraj, przedwczoraj. Ale wczoraj też to był jeszcze pierwszy. Tak? Na torowy koksu nawet mówił, że jak już niebieski się robi, to znaczy, że już... Spompowane. Spompowane. Tak? Ale ty robiłeś cały remont? Nie, kuchnia, koryta. Ale w Czelikowie? Tamtą wyrzuci tam i tamtą tam i tu z jedną i będzie, powinno być ok. Bo już dwie są, trzeba brać na to uwagę. Na tamtą nie będziemy włożyć na razie, bo tam się zakopiemy, nie ma miejsca. Tu dzisiaj no, się zrobi zostaje. Miejsca. Nie są magnetyczne i wie. Tam tu nową trzeba przyjeść, nie? Tak, nową weź. Wstawiam do tego, ostatkę. Kawa, zaraz pojedziemy po jeepa. No to biegnie, nie bój się, on tu nie dosyć. Ty masz 8 na 8? Co? 8 na 8 masz? A tamten? 6 na 2, 6 na 4, bo 4 wiosy tylne, nie? Tamto mnie sypie tam, nie? Ja mu pokażę. No i poszło. Większy wjechał, to mniejszy tym bardziej wiedzie. Krótszy. No mniejszy ogólnie z gabarytowo. Póki folię robią. Aha, jak pianę będziecie wycinali, to nigdy jej nie wyrywajcie. Zawsze nożem, tak jak kiełbasę, żeby było cięcie, bo wtedy ją obcinacie do równego lica, nie wyrywacie je. Natomiast jak ją pociągniecie, jeżeli gdzieś niedobrze związała, to ją wyrwiecie ze spoiny i dupa z tego będzie. My z Wiktorem tam pomogliśmy tą folię kubełkową. Oczywiście tam domurowałem, tam sobie narożnik wyprowadziłem, tam też jeszcze później narożnik, to niech leciutko zwiąże. Jedziemy czwartą warstwę. W dniu dzisiejszym jedziemy sobie z czwartą warstwą. Próba jest okrutna dzisiaj. Zeszło.
panno jest, że można powiedzieć, że zaprawa szybko wiąże. I lecimy sobie dalej z tym śniegiem. Dzień jak co dzień, raz lepszy, raz gorszy, powiem wam szczerze. Nie wiem, taki kurde mam gdzieś ból kręgosłupa dzisiaj. Nie wiem czemu, że masakra. Nagrywam. Ej, że są tam? Dopiero zauważyłem, że widzę wysoł. Minuta do minuty, że chyba są konkursy w murowaniu. Pory jak się biją, a już nie wiem co oni wymodzą. Musimy wyciadać. Tam konkursy drwali są, to widziałem, no i tak jakże widać ludziska. Idziemy cały czas do przodu. No i poszło. Większy wjechał, to mniejszy tym bardziej wjedzie. Krótszy. No mniejszy ogólnie z gabarytowo. Póki folię robią. Aha, jak pianę będziecie wycinali, to nigdy jej nie wyrywajcie. Zawsze nożem, tak jak kiełbasę, żeby było cięcie, bo wtedy ją obcinacie do równego lica, nie wyrywacie je. Natomiast jak ją pociągniecie, jeżeli gdzieś niedobrze związała, to ją wyrwiecie ze spoiny i dupa z tego będzie. Dobra, tutaj wywalimy jedną. Tutaj wykipruję jedną. Albo nawet ze dwie. O, taki byłby idealny, jeszcze z HDS-em dla siebie i piasek można przywieźć i wszystko przywieziesz nim. Bo dwułośka za mała do wożenia piasku z kopalni. Co ty? 10 ton to by nie wyrobił. No ja nie wiem ile powinno, ile wchodzi, to wiesz, to już tajemnice są zawodowe. A ten im się też często pierdzielił coś tam w firmie, z tego co wiem. Thank you.
Właśnie lektor mnie przywiózł. Ja muszę jeszcze paliwo do agregatu, nie do agregatu, paliwo do skoczka muszę kupić. Do agregatu też trzeba już. I muszę olej też hydrauliczny kupić, z uwagi na to, że ten siłownik jednak sporo przepuszcza, a będzie sprzęt pracował. Wczoraj nasmarowałem sprzęcior. Wszystkie kalamitki, ale zrobię sobie, wiecie co, kupię sobie jednak tą pneumatyczną. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że kupię sobie długi wąż, sobie dorobię. Taki kilkumetrowy wąż, że jak podjadę pod kontener, że z kontenera z jednego miejsca tego smarownicy nie będę musiał ruszać. Te końcówki czteroszczękowe są super, bo nie przepuszcza w ogóle i będzie to dla mnie wygodniejsza forma, najwygodniejsza. Jednak ostatecznie, bo ta nożna smarownica, powiem wam, że kurczę, no nie chodziło, pierwszą lepszą, którą znalazłem, ale dziadostwo, tak szczerze mówiąc. 2,5 stówy pójdzie chodzić tak naprawdę, bo spód się pogiął, czyli ta kopka, ta na nóżkę, co się pompowało, to się po prostu pogięło. Znaczy no jakoś tam smaruje od biedy, ale to już jest taka zero przyjemności, satysfakcji z tej roboty, tylko kurczę, męczarnia. Piątkę benzyny, olej do smarowania, do mieszanki, no i do grena jeszcze. Olej hydrauliczny tam na litry jest najtańszy. I co? Aha, jeszcze uchwyty muszę kupić do rury P32, bo kawulec nie znalazł w hurtowniach, do których my jeździmy, czyli tu nie mieli, w pecu nie mieli i u koca też nie mieli, tak więc pojadę do sklepu hydraulicznego. Podjadę od razu się zapytać, czy mogę dzisiaj już przywieźć do piaskowania, bo wstępnie się ugadaliśmy. Ale zaraz się okaże. Cześć. Bujas. Zapytam się, bo bym wtedy podrzucił to. Niech to się piaskuje, maluje, no bo linie uciekają. I jak znalazł będzie sprzęcior sprawny na czas. Powiem wam, że problematiko. Kurczę, fuck. Ciężki orzech do zgryzienia. Nie ma opcji w myśli Bożu już wypiaskować coś. To jest nisza kolejna, żeby w myśli Bożu otworzyć taki punkt. No bo jest potrzeba jednak tego. Ja zaraz zadzwonię do rolnika znajomego, który tam pewnie, bo mnie ogląda, widzę sporo rolników, pewnie z uwagi na szoka osób, co mają gospodarstwa, co się tym zajmują, to pewnie będziecie kojarzyli, koło Sitna jest takie gospodarstwo, oni maszyny robią, przyczepy też robią, renowacje, ale nie wiem, czy tylko dla własnych potrzeb, czy się tym zajmują biznesowo, ale oni mi piaskowali parę rzeczy, tak więc zaraz do nich dzwonię. W czepku urodzony, bo powiem wam, sytuacja taka, dzwonię do tego Sitna, się pyta, czy duża sprawa. Ja mówię, no rama od piły, nieduży temat generalnie. On mówi, to pakuj i przywieź, to ci może zrobimy od ręki, bo chyba akurat coś piaskują. A to mi tam, dzięki mojemu tacie mam tą znajomość, on zna tych rolników, większość w okolicy. Tak więc kiedyś się przypadkowo tak zgadaliśmy, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu się znaleźliśmy. No i jadę, od razu teraz pakuję. Czyli muszę przeorganizować się, jadę tylko do Grenę kupić olej hydrauliczny, zaleję od razu za pamięci. Tam się nic nie stanie, jak to się odwlecze 1,5 godziny, ten zasyp, bo nie. A tam jest Grenę. No, Paweł będzie miał co robić, pomagać chłopakom. Poza tym Paweł ma co robić, musi wodę przekopać, zamontować aroty do elektryki. Tak więc myślę, że to się fajnie zbiegnie w czasie. Jadę do Sitna piaskować tą maszynę. Bo myśli Boże, już się nie da. To my musimy sprzęty wyciągać. Nie, ile tam ta rama? Ja to... Ale doby to wojnę. No tak, tak, tak. Słuchaj Łukasz, tutaj w tym miejscu, Witek. Będzie dobrze? Tak. Ten był. To zostaje na razie? Czyli nic nie potrzebujecie więcej, nie? A co masz fajnego? Olej hydrauliczny do koparki, dobra. Jadę po zdemontowaną maszynę, ramę i ruszam do Sitna. A tu się okazuje, że rozbudowę mają. Że rozbudowuję tą piaskownię czy piaskarnię, jak to się nazywa, i niestety nie dogadaliśmy tego dobrze. Ale może nawet będzie tutaj szybciej, ale za to byłem, że pomaluję mi, jak przywiozę pod ręki. Czyli wypiaskuję i od razu zawiozę im wypiaskowaną tam.
Zapomniałem chłopakom powiedzieć, gdzie piasek będzie sypany. Ale i tak tędy jadę przez Dąbrowę do Sitna, tak więc jak będę już zapakowany z maszyną, to pojadę tędy i chłopakom pokażę, żeby tam, żeby mi się później po prostu wygodnie robiło. Tam już mi ciągnie po tym. Kurde, fuck. Nie, tamtych nie otworzę wtedy. Nie, otworzę, jak nie otworzę. Poradzę sobie. Dlaczego miałbym sobie nie poradzić? Niecierpiący zwłoki. Szybka akcja. Ktoś tam pisał o piaskarce. Oczywiście, żeby mi się przydało, ale naprawdę nie będę w stanie tego ogarnąć. Po prostu już wtedy. Kolejna rzecz na głowie. Niestety, ale nie będę w stanie. Jeszcze muszę... Dobra, zapakowany. Zajadę do chłopaków, pokażę tylko gdzie ten piasek. I lecę. Dużo rzeczy dzisiaj, ale to wolę załatwić tą rzecz taką dosyć ważną, bo to czas się pali tak naprawdę, żeby być z tym gotowym już, tak więc jak już zapieskowane zawiozę do malowania, to już tam będzie fajnie. Pokazałem Pawłowi, gdzie te bryki wyrzucić i tyle, jadę do Sitna, wracam z Sitna, od razu zawiozę do korby do pomalowania maszynę. Poproszę go, żeby to prysnął może naprawdę na Cito. Kolor taki sam zostawiam maszynę, oczywiście żółty. Tu będzie osiedle, zobaczycie. Jakie duże. Tu w drodze na Otanów. Wyobraźcie sobie, no parę ładnych lat temu z Danielem byli sporo młodsi, byliśmy sporo głupsi. Daniel miał BMW-kę 2,5 litra w benzynie, taką, no, maszynę taką do zapierdzielania, trójkę. I wyobraźcie sobie, że lecieliśmy tutaj po lewej drzewa, po prawej drzewa. Mówię ku przestrodze, no bo jedna rzecz, na którą nie mamy wpływu i nas nie ma po prostu, tak?
No, cisnęliśmy tutaj tą aleją, tak fest, naprawdę. I wyobraźcie sobie, że jemu się zapaliła stopklatka i mi się zapaliła stopklatka. Mi dodatkowo przeleciało życie przed oczami w tej sytuacji. To był drugi raz chyba w życiu, z tego co pamiętam. Raz jak w Niemczech z Pawłem paliwo kradliśmy z betoniarni, jak owczarki niemieckie wyskoczyły. To też mi życie przeleciało przed oczami. Tutaj mi przeleciało drugi raz, jak sarna wyskoczyła nam na drogę, wyobraźcie sobie. Odbiła się tylko w osi drogi i przeskoczyła dalej. Nie wiem, mam wrażenie, że światłami czy zderzakiem przed nim liznął sierści tej sarny. Ona by po prostu wpadła nam przez szybę, by nas pozabijała niestety. To była taka sytuacja i od tego czasu naprawdę to zmieniło sporo w moim życiu jako kierowcy samochodu. Ta konkretna sytuacja, która tutaj była, i dobrze, że nic się nie stało, że skończyło się tak, jak się skończyło, no bo odbicie w jedną czy w drugą stronę spowodowałoby niestety dwa trupy na miejscu i to takie, że nie byłoby co zbierać. Ku przestrodze myślę, że ta sytuacja była. Dla mnie na pewno, ja wyciągnąłem potężny wniosek. No i tyle, tak tylko ku przestrodze. Mam nadzieję, że młode osoby się zastanowią nieraz. Bo ja myślę, że jestem dobrym przykładem, jeżeli chodzi o operatora maszyny ciężkiej. Widzieliście, jak zjeżdżałem, popełniłem błąd, zrobiłem szkody, zapłaciłem za ten błąd. W tamtym roku dużym sprzętem zrobiłem błąd fadromą, rozwaliłem ścianę fundamentową, zapłaciłem za swój błąd, wziąłem na klatę, naprawiłem i dwa takie błędy popełniłem, żeby, mam nadzieję, że ich już nikt nie będzie popełniał, albo chociaż ktoś z tego wyciągnie wnioski. I zmierzam do tego, że praktyka, tak, praktyka. Jeżeli się zdaje prawo jazdy, dzisiaj młoda osoba, 18 lat, zdaje prawko, nie daj Boże, ma dostęp do dobrego samochodu, mocnego, rodziców i tak dalej, czy też samochodu po prostu niemocnego, wystarczy mieć dwulitrowy turbodiesel. Dzisiaj one są tak wyżyłowane, że to zapierdziela jak szalone. Naprawdę troszeczkę refleksji, żeby nie skończyć na tym drzewie i żeby na początku tak naprawdę dorosłego życia, żeby tego życia nie zakończyć, no bo z drzewem nie ma szans niestety, a tych drzew w Polsce przy drogach sporo rośnie, szczególnie, zresztą widzicie u nas w okolicy, co się dzieje, tak? Zabierałem was w jednym kierunku, w drugim, w trzecim. Są te potężne drzewa stare przy drogach, które, z którymi nawet samochód ciężarowy nie ma szans niestety w bezpośrednim kontakcie. Zakręciłem się jak młody Zorro. Musiałem do taty zadzwonić, mi mówił, a ja kurczę, no dawno nie byłem. Właściwie ja od dupy strony ostatnio tu byłem, tam od, może tamtędy wrócę, właściwie zobaczymy. Czyli w Sitnie, w lewo, jadąc od Myśliborza. To chyba jest gospodarstwo karweckich, karweccy chyba. No chyba na pewno. Coś mi tu nie pasi, oni gdzie indziej PGR mają. Oni to w PGR-ze robili, a tu chyba mają bazę inną, z tego co pamiętam. Powiem wam, że zgłupiałem już. Czy ja w ogóle jestem w tym samym miejscu? Coś chyba rolników popieprzyłem. Dobrze, tylko ja chyba od innej strony tu wjeżdżałem. Popieprzyłem, na pewno popieprzyłem coś. Bo oni tu byki mieli jakąś taką... Ja wiem, że będzie wycieczka krajoznawcza. Gdzieś dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele jeszcze. Ale jestem blisko, bo czuję te poruszce, tak jak ci, co wody szukają, czuję, że jestem blisko.
czyli nie jest tylko jeden gospodarz tutaj duży. Było tu u nas w okolicy, na zachodzie było mnóstwo PGR-ów, nie wiem, chyba... Na Mazurach były PGR-y, to na pewno wiem. Na zachodzie były, nie wiem jak wreszcie Polski. Zupełnie nie w tym kościele dzwonili. O, trzeba dać ten, reprymendę. Za wprowadzenie w błąd w Sitnie. Ale dzwoniłem teraz do chłopaków, to mówił, że no oczywiście ja to szanuję, nie wymagam, to jest gospodarstwo rolne duże, no pojechali na pole, wyskoczyło coś, pojechali na pole, ale mówił, żebym zostawił, on dzisiaj mi zadzwoni, jak będzie zrobione później. Tak więc spokojnie, nie? No dzisiaj już tego nie, prawdopodobnie drugi kurs będę musiał zrobić. Mam jechać na Mironów, w Darczowie w prawo i później na Mironów. Czyli ja sobie wrócę tu przez Lipiany. Mogłem tak jechać przez Lipiany. Ładne koło, żem zrobił, wam powiem. Przez Lipiany trzeba było jechać i tyle w temacie. Nie wiem, już mi się popieprzyło w głowie. Teraz to ja już pamiętam tutaj. Czyli jak wyjedziemy, pojadę tam do głównej starej trójki i na Myślibórz i będę połowę szybciej i lepszą drogą. Nieupoważnionym wstęp zbroniony. Mironów. Było tych PGR-ów, tutaj w każdej wiosce było PGR. Znaczy one kiedyś no to tworzyły całość tak naprawdę. W dalszym ciągu jest tam, jadę tam gdzie byłem wtedy, pod tą halę. Gdzieś z 4-5 lat temu tata mnie namawiał na kupno PGR-u w Myślibożycach, tam gdzie szoki mają. Tam sortownia była ziemniaków kiedyś. Meta dla mnie byłaby no przeidealna, nie? I na produkcję wiązarów i... Ale nie ma tego złego. Jakby babcia miała wąsy, to była dziadkiem. Coś na tej zasadzie. Tu te krowy były. Czy te byki? Tu piaskują, czy tam? Tam piaskowali wtedy, ale tu jest też, widzę. O, tu są wiązary, zaraz wam pokażę wiązary ciesielskie. Na jakiej rozpiętości? Ile dzisiaj stoją? Tam mają malarnię. Tu piaskują chyba teraz, wtedy ostatnio byłem tam, ale nieistotne. Tu ewidentnie jest. Przez telefon gadałem, nie gadałem z nim. Nie wiem, który to starszy, młodszy, nie pamiętam. Kurde, fuck. Wypadło. Z szyny. Dostaną chłopaki z jebkę za to znowu. Bo ja to miało być zabezpieczone i mieli tego pilnować. Nie przypilnowali tego po raz kolejny w ostatnim czasie. Bo to nie jest pięknie, ładnie, że tylko wszystko jest zawsze. Tak jak niektórzy myślą. Odpowiedzialność też trzeba brać za swoje błędy i nie tylko ja. Bo można mówić i mówić, a później będzie płacz, że nie działa. Tyle. A te wiązary miałem wam pokazać. Zobaczcie, wiązary robione
za czasów PGR-ów. Zero punktu podparcia na rozpiętości. Nie wiem, jaka tu będzie rozpiętość. No, z 15 będzie. Chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyli tak jak w moim projekcie po tej dłuższej elewacji. I z desek bite. Żadne przekroje. Deski bite z całą pewnością nie drewno konstrukcyjne. I stoi, zobaczcie, da się. Fizyka i tyle. Ale świniak. John Deere 9520. Jak myślicie, z kierowcem 701, z K701 miałoby podjazd? Znaczy, kierowiec miałby podjazd do tego? Myślę, że miałby. Wracałem oczywiście przez Lipiany. A tu co buduję? Ja pierdziule. Też chyba jakieś kurcze. A właściwie nie wiem, co buduję. Nie, i bardzo dobrze, niech się buduje tego tyle, ile wlezie. Niech to się rozwija, niech ta Polska kurcze goni Europę. Bo goni Europę, ale nie goni takim tempem jak przez ostatnie lata. Tylko z korzyścią dla nas wszystkich. Dla gospodarki. Filter?